14. Industriada ze standardowo dużym zainteresowaniem częstochowian. W Muzeum Historii Kolei na dworcu Stradom nie brakowało chętnych, którzy je zwiedzali, wypatrując ciekawych eksponatów. W tym roku, jak w latach poprzednich, zainteresowanie niesłabnące, pogoda nam sprzyja, a największym tutaj wzięciem cieszy się jak zwykle przejazd drezyną. Cały dzień przy drezynie stała kolejka, więc myślę, że tutaj każdy, kto mógł, to skorzystał. To jest nasz taki hit industriadowy od wielu lat. Za każdym razem dwa autobusy, dwa zabytkowe Jelcze przywoziły nam komplet pasażerów, odjeżdżały również z kompletem. W międzyczasie oczywiście duża wymiana pasażerów, którzy zwiedzali sobie nasze muzeum, w którym też wiele, wiele atrakcji dodatkowych, nie tylko takie, jak mamy na co dzień. Wyjątkowe atrakcje podczas 14. edycji Industriady często nawiązywały do sztuki. Sztukę można rozumieć nas w wiele sposobów, bo taki chyba najbardziej namacalny sposób, jaki tutaj mieliśmy przedstawiony dzisiaj, to był recital muzyki związanej z koleją i piosenki turystycznej. Oczywiście luźna interpretacja tutaj troszeczkę moja, natomiast był tutaj koncert, były oczywiście dzieci, które ochoczo malowały wielkie, wielkie dzieło, które rozciąga się prawie na całej szerokości dworca Stradom. Sztuka to też przecież projektowanie, a mało kto wie, że mamy utytułowanych projektantów, mamy i mieliśmy, bo w zasadzie od 100 lat taki design stricte związany z koleją w Polsce się odbywa. I od roku 1937, kiedy to polski parowóz zdobył główną nagrodę na targach w Paryżu, aż po dzień dzisiejszy, kiedy wytwory polskich producentów pojazdów szynowych w dalszym ciągu cieszą się uznaniem jury międzynarodowych konkursów, my postanowiliśmy ten temat troszeczkę przybliżyć. Ale to też zadania grafików, którzy dbają o dobrą informację pasażerską dla podróżnych, no i te historie tej informacji pasażerskiej też staraliśmy się przybliżyć.